Dzień dobry, witam Państwa, witam Pana Prezydenta. Na wstępie gratuluję Panu 10 lat. Kiedyś sobie Pan pozwolił zażartować, że jeszcze Pan jest normalny, a teraz tak po 10 latach, to co Pan może powiedzieć na ten temat? Staram się być normalny. A tak zupełnie na poważnie. 10 lat temu, dokładnie 10 listopada, spotkaliście się Państwo w piwnicy wójtowskiej i oczekiwał Pan na wyniki. W pierwszej turze Pana przeciwnik zdobył więcej głosów. Jak się Pan dowiedział, że zostanie Pan prezydentem i pierwszy raz wszedł Pan do urzędu? Pamięta Pan ten dzień dobrze? Tak, to były imieniny mojej żony, więc pamiętam. Jakie miał Pan wtedy odczucia? No, bardzo przyjaźnie mi urzędnicy powitali, szybkie spotkania zapoznawcze. Na drugi dzień już normalna praca. Normalna praca. A jak się Pana... Początek nie zdążyli robić. Aha. A jak się Pana życie zmieniło przez te 10 lat? Bo kiedyś robił Pan coś innego, teraz myślę, że... No, zawsze byłem zajętym człowiekiem, zawsze się zajmowałem różnymi sprawami zawodowymi, niezawodowymi, ale w większości dotyczącymi życia rodzinnego, więc to była troszkę inna sytuacja, bo tutaj było, to było działanie w sferze publicznej, w urzędzie, co było mi obce. No, niestety to wszystko się odbywa w dalszym ciągu kosztem rodziny. No właśnie, tutaj jeden z naszych czytelników chciał, żebyśmy zapytali Pana, czy będzie Pan kandydował po raz czwarty. A to jeszcze nie ten termin, także trudno w tej chwili jeszcze powiedzieć, dlatego że kadencja trwa 4 lata w Polsce. No to już połowa. W niektórych krajach 5 lat. Uważam, że powinna być właśnie dłuższa. Nie ze względu na przywiązanie do urzędu, tylko ze względu na możliwości realizacji zamierzeń, planów zamierzeń. To w ostatniej kampanii wyborczej w Stanach potwierdzono, właśnie w dyskusjach tam się przebijały teksty, że 4 lata to jest bardzo krótki czas. 10 lat temu Bronisław Baran był w obozie przeciwnym. Potem został wiceprezydentem. Tutaj też są panie i panowie, którzy na przeciwnej stronie. No, czyli powiedzmy, że Pan albo Pan Bronisław Baran jest elastyczny, któryś z Was, albo obydwoje. Jak się układa współpraca z prezydentem Baranem? No, skoro razem pracujemy, to się układa. Właśnie, Pan lubi tak odpowiadać krótkimi pytaniami, krótkimi odpowiedziami. Właśnie bardzo często ludzie zarzucają Panu, że omija Pan temat, często tematy, chociażby temat lotniska. Z początku ta cała akcja ostatnia z lotniskiem, Pan tak delikatnie odpowiadał. Czym to było spowodowane? No, proszę Państwa, to nie jest ani mój mankament, ani mój problem odpowiadać tak czy inaczej, tylko ta sytuacja wymaga, aby jak najmniej póki co mówiono o tym temacie. No, ale marszałek Kolewiński zarzucił Panu, że właśnie za dużo Pan mówił na ten temat i to nie, dlatego... Za dużo powiedziałem wtedy, jak on powiedział za dużo, bo już sobie pozwolił troszkę dodawać pewnych faktów, więc zareagowałem. No i tyle, więc już nic nie powiedziałem, co mogłoby być uznane przez Komisję Europejską jako szkodliwe dla KROS. No właśnie, czy ten temat jest zakończony, czy... Nie, ten temat nie jest zakończony. Jest tutaj interwencja Zarządu Województwa w postaci pisma do Komisji Europejskiej. Zostało to pismo wysłane 30 października. Co dalej? Trudno mi rozstrzygać to, co zdecyduje Komisja Europejska. Nie, no bo chodzi o ten słynny zapis, że jakby nie powinno się inwestować, znaczy Komisja Europejska, czy tutaj Unia Europejska nie powinna tak, inwestować. Ale ten zapis dotyczy, jak się wczytamy dokładniej w priorytety, w osie priorytetowe RPO, to ten zapis dotyczy osi drugiej, a nasz projekt jest przypisany do osi pierwszej, a więc troszkę inna
inna specyfika projektu, nie do końca związana z budową portu lotniczego. Rozumiem, czyli... A gdyby... Choć to jest budowa no, infrastruktury lotniskowej, ale nie w celu funkcjonowania portu lotniczego, tylko szkolenia, treningów, ćwiczeń w sferze lotniczej, nie tylko pilotów, ale i mechaników, obsługi naziemnej. To czy przejście takiego projektu i budowa centrum wyszkolenia lotniczego jakby zamyka Kośnickiemu lotnisku drogę do kiedyś, do zmiany tego lotniska w lotnisko pasażerskie? Jeśli by ten projekt przeszedł, czyli jak uzyskała akceptację i Komisji Europejskiej i Zarządu, trzeba to dodać, że ten projekt jest na liście indykatywnej, ale nie znaczy, że to jest projekt już wybrany do realizacji. Projekt po akceptacji podlega weryfikacji formalnej i merytorycznej przez Zarząd Województwa i musi przejść taką procedurę, która jest jasno opisana. I musi uzyskać najwyższą punktację, żeby być zakwalifikowanym do realizacji. Dobrze. W takim układzie my już liczyliśmy punktację, jeśli by wszystko robiło dobrze, to jest dobrze z tym projektem. A więc jeszcze skończę, żeby nie było omijania. Niedomówień. Więc każdy projekt tego typu współfinansowany z pieniędzy, z funduszy Unii Europejskiej ma określoną trwałość. I ta trwałość jest minimum 5 lat. Więc w okresie 5 lat nie wolno dokonywać żadnych zmian w istocie projektu. To jest na razie tyle. Po tym okresie oczywiście można, bazując na jakichś, powiedzmy, już doświadczeniach, mając już przemyślenia z okresu 5 lat, no, można próbować zmieniać projekt, dostosowywać go do lepszych uwarunkowań zewnętrznych, możliwości. Można go zmieniać. Tak, żeby wrócić troszeczkę do tamtych, powiedzmy, pierwszych lat Pana urzędowania. Chciałem Pana zapytać, na pewno pamięta Pan sytuację, jak poseł Daszyk biegał z trumną po urzędzie? Nie po urzędzie, po Artkinie. Po Artkinie, tak. Co Pan sobie myślał? Że to była dość nietypowa sytuacja. Była gorąca atmosfera, nie dość, że była temperatura około 30 paru stopni. W związku z tym, że to było w okresie chyba lata, czy upalnej wiosny, to jeszcze atmosfera na sali przypomnę, że podgrzana przez Tesco z transparentami. W zasadzie wtedy mówiono o tym Tesco, że to ma być hipermarket, to tak naprawdę miał być sklep wielkości supermarketu, troszkę większego, z galerią jakąś tam handlową. W tej chwili jedna firma, która wykupiła Hutę Jedynkę, zaczyna tam jakieś działania. W Krośnie mamy już kilka supermarketów, Biedronki, Lidl i tak dalej. Będzie Kaufland. Co można by powiedzieć tym ludziom, którzy wtedy bali się o to, że będzie nasz handel upadał? No jak widać, chyba nic się nie zmieniło. Jak handlują, tak handlują dalej. Kto prowadzi handel, to ciągle narzeka. Spotykam się z handlowcami, lubię robić zakupy. Nigdy nie powiedzą, że jest dobrze. Chyba w okresie tylko Bożego Narodzenia, jak już skończą handlować, no podbili się sobie cały. Ale w tej sytuacji obecnie nie zauważyłem, żeby ludzie w jakiś szczególny sposób nie potrafili się dostosować do warunków, jakie panowały. Mimo tego, że nie ma tutaj ogromnych powierzchni handlowych, ale są za to w dużej ilości małe powierzchnie handlowe, ten handel indywidualny jest rzeczywiście trudny prowadzić. Ale w Pana przekonaniu, gdyby wtedy powstało to Tesco, co by to zmieniło? Nic by nie zmieniło. A Huta nie byłaby w lepszej kondycji finansowej? Nie. Dlaczego Pan? Dlatego, że była źle prowadzona. Czyli jednak to zasługa zarządu. Nie wiem, czy ja to nie mój biznes. Wiem, że nie Pana, ale jakie jest Pana zdanie. Dobrze, nie chcę Pan odpowiadać, nie będę Pana zmuszał.
Pytaliśmy o Bronisława Barana, a tutaj jeden z czytelników pytał o trzeciego prezydenta. Tak. Co pan prezydent trzeci zrobił w czasie swojego urzędowania? Pan Tomasz Soliński przygotowuje w tej chwili projekty, które będą wspierane środkami niepublicznymi, czyli przygotowujemy projekty w tak zwanym partnerstwie publiczno-prywatnym. Dotyczy to w głównej mierze dróg, szczególnie drogi G, słynnej drogi G, o której się tyle mówi, również w kontekście radnego Hajnara. Zapytam zaraz o to, rozwiniemy temat. Nie będę komentował. Ale nie o radnego Hajnara, tylko chciałem zapytać o, drogę G. Drogę. Na jakim etapie jest? Z tym się zajmuje pan Tomasz i przygotowuje w tej chwili, nadzoruje bezpośrednio wszystkie procedury, które dotyczą zakontraktowania, dofinansowania obwodnicy Krosińskiej na drodze krajowej 28. W tej chwili jesteśmy na końcowym etapie przygotowania się do podpisania umowy o dofinansowanie z kwotą dofinansowania 107 milionów złotych. Od roku projekt podlega dokładnej weryfikacji Centrum Unijnych Projektów Transportowych w Warszawie i obecnie jest już skierowany bez uwag z CUPT-u do, czyli z tego Centrum Unijnych Projektów Transportowych, do ministra transportu. I spodziewamy się, że po przejściu procedur w Ministerstwie Transportu w listopadzie, ale proszę mnie nie trzymać znowu, że się pomylimy, będzie w grudzień, bo trudno mi decydować za urzędników. Nie, w bieżącym. Bieżący, no to ten projekt już leży rok w Warszawie. Czasu dokładnie rok temu, też przed świętem niepodległości, jak leżałem w szpitalu, to właśnie zadzwonił do mnie dyrektor CUPT-u i rozmawialiśmy o tym wskoczeniu projektu do puli projektów na liście indykatywnej, tej, która uzyskuje dofinansowanie faktyczne. Bo projekt był przez chyba 3 lata na liście rezerwowej. No i wtedy pan dyrektor mówił, czy pan prezydent akceptuje, że ten projekt będzie miał 17 milionów dofinansowania. Ja trochę byłem zdziwiony, wie pan, ale ten projekt kosztuje znacznie więcej. Więc to jest bardzo niewielki procent dofinansowania. On powiedział, ale wie pan, inne miasta czekają na te pieniądze. Jak pan się nie zdecyduje do jutra, to nie mamy o czym rozmawiać pojutrze. Czyli tak, żeby nie oczekiwać. I po pewnym czasie, kiedy ja powiedziałem, że akceptuję, że podejmuję to ryzyko, to po jakimś czasie, chyba pół roku, nie pamiętam dokładnie, projekt dostawał zwiększone środki, mówię o liście, bo to nie jest to same z umową. Na liście zwiększano dofinansowanie i wreszcie, powiedzmy, gdzieś w okolicy ponad rok temu uzyskał właśnie na liście tej dofinansowania w liście podstawowej 107 milionów dotacji unijnej. I opłacało się. Czyli trochę. Można powiedzieć, że w przyszłym roku spokojem szpitalnym przemyśle, będzie powiedzieć. Nie wiem, czy pan miał spokój, skoro pan odbiera telefon. W przyszłym roku. Przyszły rok będzie pod hasłem budujemy obwodnicę, tak? Tak, w tej chwili jesteśmy na etapie przygotowania specyfikacji przetargowej do wyłonienia inżyniera kontraktu na tym dużym przedsięwzięciu. Chcemy, żeby właśnie inżynier kontraktu jako jednostka wyłoniona w trybie przetargowym nadzorowała pod względem inżynierskim całość inwestycji. I to jest pierwsza sprawa, która w tej chwili jest również pod nadzorem pana Solińskiego, już można powiedzieć ukończona. Oczywiście przy wsparciu prawnym, zewnętrznym, więc wsparciu prawnym ta sprawa już jest na ukończeniu. No i oczywiście powoli, mimo że nie mamy jeszcze podpisanej umowy o dofinansowaniu, przygotowujemy się ze specyfikacją przetargową na roboty wykonawcze. Na tej obwodnicy. Co ze strefą inwestycji? Jeszcze powiem, że planujemy w harmonogramie 3-letni okres realizacji tego przedsięwzięcia, więc płatność końcowa
rozliczenie nastąpi do czerwca 2015 roku. Czyli będzie to podzielone na etapy. Wspomniał pan o radnym Egnarze. Ale to jest inna droga. Aha, czyli inny odcinek. Tak. Czyli tamten na razie został. To jest droga krajowa 28 i to jest projekt dotyczący tak zwanej Krosińskiej obwodnicy. A, drugą obwodnicę. Ja tak. Pytałem pana o drogę G. A droga G to jest w sferze już też, można powiedzieć, posuniętej, zaawansowanej. Jesteśmy już, posiadamy decyzję środowiskową, którą długotrwale wydawał RDOŚ w Rzeszowie, czyli regionalny dyrektor ochrony środowiska. Mamy tę decyzję na odcinku lotników Bieszczacka, Sikorskiego, Chopina, Lekorczyńskiego. Mamy również na odcinku zachodnim od Zręcińskiej do Brema, na zasadzie do granicy miasta w Potoku, też mamy decyzję środowiska. W tej chwili właśnie w trybie partnerstwa publiczno-prywatnego będziemy przygotowywać odcinek od lotników do ulicy Bieszczackiej w pierwszej kolejności, a potem dalsze. Dobrze. Panie Prezydencie, zadłużenie miasta. Nie, przepraszam. Dobrze, zapytałem. Zadłużenie miasta. To też interesuje naszych czytelników. No, proszę Państwa, jak się zamierzamy bawić na poważnie sięganie po środki pomocowe, to jak Państwo pewnie wiecie, oprócz tego, że jak wszyscy powszechnie mówią, Unia daje pieniądze, Unia wcale nie daje, z Unii się wyrywa pieniądze w ostrej walce konkurencji z naszymi kolegami samorządowcami. Potrzebny jest wkład własny. Do każdego projektu potrzebny jest wkład własny. Ten poziom wkładu własnego jest w zależności od rodzaju programu unijnego od 15% nawet do 50%. A więc trzeba mieć pieniądze, żeby realizować programy czy projekty unijne. I jeśli miasto by bazowało tylko na nadwyżce operacyjnej, a Krosno jest w dobrej sytuacji finansowej, bo generuje przeciętnie corocznie w okolicy między 16 a 24 miliony złotych nadwyżki operacyjnej, to jak Państwo myślicie, czy taką obwodnicę da się wykonać przy tylko takim wkładzie własnym, kiedy wkład własny musi sięgać przy obwodnicy krośnieńskiej rzędu, no powiedzmy sobie 30 paru milionów złotych, a jeszcze trzeba mieć pieniądze na utrzymanie płynności projektu, czyli bieżące płacenie rachunków i czekanie na zwroty dotacji, trzeba mieć pieniądze na podatki, no to bardzo łatwo policzyć, co by, jakby się to skończyło dla miasta, jeśli byśmy nie sięgnęli po pieniądze kredytowe. Sięgamy zwykle po pieniądze, które mają dobre parametry, bo jesteśmy dobrze oceniani, a więc możemy sobie pozwolić na kredyty. A druga kwestia to jest tak zwana dźwignia finansowa. Jeśli za te blisko 100 milionów, tych 90, balansuje między 90 a 100 milionów złotych długu w mieście, mamy inwestycji w okresie powiedzmy 10 lat, szczer okolicy 500 milionów złotych. Chyba łatwo powiedzieć, że jest to mechanizm właśnie działający jak dźwignia. Wymuszamy, jakby pobudzamy do inwestowania w miasto, sięgając po kredyt i w większości, w zdecydowanej większości po środki unijne. Panie Prezydencie, nie byłoby tego, co jest zrobione, bo wszyscy mówią, przecież nic nie jest zrobione. Łatwo się zapomina o sytuacji, jaka była w 2002 roku. W tym miejscu postawię kropkę i przypomnę tylko, że na naszej stronie odbyła się ankieta, przed chwilą sprawdzaliśmy. 30% ocenia pana pracę jako na piątkę. Bardzo dobrze.
24% dobrze, 13% średnio, źle 10%, bardzo źle 21%. Czyli można powiedzieć, że 55% ma pan poparcia. Ale 21% bardzo źle. Tam się pan martwi? Też. Ta szklanka jest tylko częściowo. To jak pan chce przekonać tych, którzy narzekają? Ja ich nie przekonam, bo pewno oni wiedzą lepiej, jak jest. Natomiast dla mnie to jest też jakieś odniesienie, bo ja muszę brać pod uwagę wszystkie głosy. Bo jestem prezydentem miasta, a nie wybranej grupy wyborców. A więc muszę brać pod uwagę powód, dla jakiego ci ludzie właśnie tak wyrażają swoje przekonanie, że jest bardzo źle. Jesteśmy w Centrum Dziedzictwa Szkła przy grzeczności pana prezesa. I tu kolejne pytanie. Kiedy CDS odda 5 milionów? Jak będzie miał, to odda. Odda w tym roku. Czyli odda już w tym roku. Różne były tutaj pomysły, ale no, bardzo duża grupa, przypuszczam, że to jest te 21%, twierdzi, że nie odda. No to dobrze, no to najpierw mnie podadzą do organów ścigania. Kolejnie. Znowu pan krótko odpowiada. Dobrze. Nie, proszę państwa, to jest śmieszne, no, dlatego że pewne jest jakby niezrozumienie całego procesu inwestycyjnego, jaki tutaj miał miejsce przez 8-9 miesięcy. Beneficjentem środków unijnych było miasto, natomiast wykonawcą była spółka celowa, która się nazywa CDS, spółka z o.o. I kwestia rozliczenia inwestycji to nie jest zabawa, masz 5 zł i koniec. Tylko to są podatki, to są oczekiwania na ostatnią transzę pieniędzy po kontroli weryfikacyjnej, która właśnie się zakończyła 2 tygodnie temu. Dopiero po pozytywnej weryfikacji te środki ostatniej transzy mogą być przelane do miasta, a przez miasto wniesione do spółki. Na zwrot podatku VAT, bo tutaj mamy szczęście, w związku z tym, że jest to działalność gospodarcza, ten projekt jest dość specyficzny, spośród wielu innych projektów nie ma takich możliwości w wielu projektach, żeby móc obliczyć podatek VAT. Tu jest taka możliwość. Państwo chyba się orientujecie, zwrot podatku VAT z Urzędu Skarbowego nie następuje po kliknięciu albo po telefonie, tylko są procedury zwrotu tego podatku. Mogą trwać do 3 miesięcy. Ale ten podatek trzeba zapłacić najpierw. No to przepraszam bardzo, spółka, która nie generuje przychodów, bo przecież 19 czerwca ta spółka de facto rozpoczęła działalność w tym obiekcie, bo było uroczyste jak gdyby wprowadzenie pierwszych klientów do tego obiektu, to jak ona miała te powiedzmy parę milionów wygospodarować, żeby opłacić to wszystko, co mówi. Musiała po prostu mieć wsparcie od właściciela czy od gminy w postaci tych pieniędzy, które zostały wniesione aportem do spółki. Na warunkach określonych. To jest wszystko. Ale jak ktoś tego nie rozumie, to radzę mu założyć własną działalność gospodarczą. Wtedy się wszystkiego w trybie przyspieszonym, będzie to kurs naprawdę przyspieszony, nauczy i dowie, jak wygląda rozliczanie działalności gospodarczej. A inwestycyjnie to za jakiś czas, jak dorobi się ten ktoś, to wtedy się dowie, co to jest inwestycja. Panie Prezydencie, dokładnie 2 lata temu, też 10 listopada, samorządne Krosno ogłosiło swój plan na przyszłą kadencję. Ja bym chciał, żebyśmy tak podsumowali. Co zostało zrobione już, a co jeszcze nie? Pan jest przygotowany lepiej niż ja. No, ale pan wie, co zostało zrobione, a co na przykład w połowie, ja mogę tego nie wiedzieć. Poprawa systemu komunikacyjnego. Kontynuacja budowy drugiej nitki obwodnicy. Zrobione, tak? No. Za chwilę będą wszyscy narzekać, że się coś robi. Tak w Krośnie się dzieje. Właśnie no w tym bieżącym roku było dużo prac na drogach
to do miasta docierały sygnały, że po prostu chyba powariowali wszystkie ulice, jakieś utrudnienia, jakieś kłopoty są na drodze, wchodzą robotnicy i tak dalej. Co to w ogóle ma znaczyć? No, ale i tak źle, no, i tak niedobrze. Ludzie narzekają, jak muszą stać. Modernizacja skrzyżowań Rzeszowska, Dema, Tysiąclecia na razie. To jest przedsięwzięcie w ramach tego dużego projektu modernizacji obwodnicy. Nie chcieliśmy rozpoczynać tych wybranych inwestycji z całości przedsięwzięcia, żeby nie tracić po prostu dotacji unijnych. Bo jak Państwo wiecie, albo nie wiecie, pewne oszczędności przetargowe działają proporcjonalnie na uszczuplenie dotacji unijnych. No więc po prostu chcieliśmy zaoszczędzić trochę tych pieniędzy unijnych. Być może, że są różne przetargi, różnie to wygląda na drogach. Raz są oszczędności poprzetargowe większe, ale zdarzają się też niespodzianki. Ostatnio prezydent Rzeszowa się o tym przekonał, że wartość poprzetargowa była wyższa niż koszty osoba. No i co wtedy? No właśnie, co wtedy? To trzeba mieć pieniądze. Gruntowna modernizacja Korczyńska, Niepodległości, Lwowska. To jest rzeczywiście przedsięwzięcie, które się dość sprawnie udało, mimo tylu narzekaczy. Przebudowa mostu też. Żółkiewskiego, Białobrzeska, Okrzei, no tam jeszcze to skrzyżowanie, tak? No zaczynamy w tej chwili te prace na skrzyżowaniu Okrzei, Białobrzeska, Żółkiewskiego. Modernizacja Krakowska do Alei Jana Pawła. Pierwszy etap drogi G, to już mówiliśmy, budowa Lwowska, Wieniawskiego przez osiedle generalskie. Przejezdność do końca roku. Przygotowanie dokumentacji technicznej Krakowska, Białobrzeska, modernizacja ciągu ulic Chopina, Bursaki, Legionów, Dorota Solidarności. Rozpoczęcie inwestycji budowy mostu na rzece Wisłok na ulicy Konopnickiej. Dokumentacja jest z pozwoleniem na budowę, już prawomocnej. Wykupy gruntów praktycznie są już blisko zakończone. Kontynuacja opracowania dokumentacji dróg obwodowych, to Pan mówił. Tworzenie nowych produktów turystycznych, realizacja dziedzictwo szkła, wiadomo. Modernizacja i rewitalizacja drugiej części Starego Miasta i wieży Fajnej. Wieża Parna. Sławik Ros. Zatrzymajmy się tutaj na chwilę. Jest plan, żeby Stare Miasto modernizować do Rady Miasta. Można tak powiedzieć. Dalej do pierwszego liceum. Do pierwszego liceum. Nie w pełni. Wiem, że plany już są. Kiedy możemy się spodziewać? Jedziemy z tymi problemami, tematami systematycznie. Ten projekt, tam dofinansowanie spodziewane 8 milionów złotych, niestety znalazł się na liście rezerwowej u marszałka. Na to wpłynęły przede wszystkim wskaźniki, zbyt dobre wskaźniki miasta, jeśli chodzi o bezpieczeństwo, jeśli chodzi o bezrobocie. Takie po prostu wskaźniki były. Im gorsze, to tym więcej punktów dostawała dana gmina, starająca się o dotacje. Natomiast myśmy nie mieli po prostu w tym oparcia. No i dlatego w Brzozowie jest modernizowany rynek, w Lubaczowie i tam, i w wielu mniejszych miejscowościach w Pilźnie. Natomiast nie znaczy to, że ten projekt wypadł. Z tych rozmów, które prowadzę w Urzędzie Marszałkowskim, radzą, aby po prostu realizować przedsięwzięcie zgodnie z procedurami, jakie są wymagalne, a szczególnie przy organizacji przetargów na cząstkowe wybrane ciągi ulic, łącznie z rynkiem, wieżą, tak by ewentualnie potem być gotowym z dokumentacją, tak by nie było mankamentów, które wykluczą w wypadku oszczędności na tym programie na rewitalizacji miast. I myślę, że trzeba walczyć do końca. Zresztą takie są przykłady i doświadczenia, że trzeba
trzeba do końca danego programu unijnego być, że tak powiem, czujnym i zwartym i gotowym. Przykładem jest ulica Rzeszowska, która była współfinansowana jeszcze z tego programu SPOR, Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego, przed nową tą edycją wyborni. Marszałek dał nam na to praktycznie 2 miesiące, żeby wybudować, zmodernizować ulicę i rozliczyć. Pytanie było, dacie radę, czy nie? Jak nie dacie, to nie opowiadajcie, bo albo te pieniądze oddajemy do Brukseli, albo będziemy szukać innych miast, albo sami jako województwo, jako zarządzający wydaniem wojewódzkim spójnymi to postaci. Myśmy się podjęli tego zadania i w takim dość szalonym tempie udało się spory kawałek od skrzyżowania z Bema do końca, do granic miasta, przy koniu Ostrogu. Zrealizować tę ulicę, odwodnić, zmodernizować posturowe odwadniające, wybudować chodnik, ścieżkę. Program pomocowy służący rewitalizacji z obydwu. Jest taki program. Tak. Widzę, że kamienice są teraz jakoś tak... Stymulujemy się tutaj. Bum się zrobił, bo miasto się otworzyło z kasą wspierającą inwestorów. Dobrze. Zintegrowanie różnych środowisk w celu wykreowania wspólnego produktu turystycznego. To jest najtrudniejsze. Jak Państwo wiecie, marka Krosna, czyli miasta Szkła, budzi kontrowersje nawet wśród Krośna. Nie budzi kontrowersji u ludzi spoza Krosna, wzbudza zachwyt. Odwrotnie jest wśród mieszkańców, którzy znają się na szkle albo tylko słyszeli o szkle. Powszechne jest stwierdzenie, to jest jakieś kuriozum, tu huty padają, a się promuje miasto przez szkło. No ale powiedzcie mi, przez co się ma promować, żeby być zauważony? Ja nie znajduję wybitnego jakiegoś produktu turystycznego, który by odróżniał się od innego miasta tej wielkości w Polsce. Zresztą na ten temat powstała dość bogata analiza ludzi nie z Krosna, którzy się znają na kreowaniu marki miasta. Udowodnili, że jak pójdziemy tą ścieżką i będziemy ten brand miasta promować w odpowiedni sposób i systematycznie to robić, to się doczekacie wreszcie jakiegoś sukcesu w turystyce. Jakie to było? Przepraszam. Przepraszam, tak zwróciłem się. Wykreowanie Krosna w oparciu o powstałą bazę sportową jako nowoczesnego ośrodka przygotowań sportowych. I tutaj mamy dalej też w edukacji kursaki i tak dalej. Część się udało. Znaczy, proszę Państwa, w oparciu o tę infrastrukturę, która jest na kursakach regionu, nową i zrewitalizowaną, mamy po prostu zapełnione te obiekty drużynami z różnych dyscyplin, które tutaj przyjeżdżają na obozy treningowe, na obozy kondycyjne, na zgrupowania przed ważnymi meczami. Nie są to drużyny z podrzędnych lig, tylko to są drużyny kadry narodowej w różnych grupach wiekowych. I dzięki temu tutaj ta sfera hotelarsko-gastronomiczna, pobytowa, handel ma dodatkowe jakby wsparcie. Wynikające z tego, że trzeba tych ludzi przyjąć, obsłużyć w należyty sposób. Jesteśmy postrzegani w związkach sportowych jako ludzie poważnie traktujący gości i dlatego mamy nawet zainteresowanie za granicą, na przykład w Rosji. Bardzo chętnie tutaj przybywają Rosjanie na zgrupowanie. Dlaczego? Dlatego, że właśnie jest ta gościnność, jest dobry standard obiektów, jest to, co sobie życzą, na skinienie ręki, jest obsługa, jest wszystko tak, jak należy. Kompleksowe przygotowanie terenów inwestycyjnych. Tu wkraczamy w strefę na lotnisku. Kiedy można się spodziewać tam jakichś inwestycji, jakichś nowych miejsc pracy?
myślę, że to jest cały proces. Proszę Państwa, jak Państwo pewnie wiecie, pierwsza strefa inwestycyjna w Krośnie powstała kilka lat temu na ulicy Grzymały w rejonie oczyszczalni ścieków na obszarze na 5 hektarów. Umiejscowiła się wtedy firma albo pochodna z firmy Cellfast, firma produkująca wyroby z tworzyw sztucznych i zaczęła tam inwestować jakiś czas temu. Jak Państwo jedziecie ulicą Krakowską, to widać nowoczesne zabudowania tej strefy. W tej chwili tam w dalszym ciągu jest wyposażanie ciągów produkcyjnych, ale nie ma jeszcze faktycznej produkcji. To obrazuje, jak wygląda cały proces dochodzenia do produkcji, do proces inwestycyjny, przygotowawczy, że to nie jest takie wprost. Dzisiaj jest inwestor, a jutro już jest hala fabryczna, a pojutrze są zatrudniani pracownicy. Ten proces, myślę, w przypadku strefy na lotnisku, czy przy lotnisku, może to jest na lotnisku, będzie trwał minimum 2 lata. No, dzisiaj mamy zgłoszenia 2 przedsiębiorców do Agencji Rozwoju Przemysłu Oddział Mielcu, czyli tej instytucji, która zarządza specjalną strefą ekonomiczną Europa Mielec. 2 przedsiębiorców, którzy chcą kupić dokładnie 6 hektarów i chcą wybudować każdy swoje przedsięwzięcie, swoją fabrykę, która ma dać, to są oczywiście innowacyjne przedsięwzięcia, ale nie są to fabryki w dawnym stylu, że jest taśma, zatrudnia się tysiące ludzi do prostych czynności. Są to innowacyjne przedsiębiorstwa, które mogą te 2, łącznie pewnie w okolicy 4 lat, w ciągu 4 lat dać w okolicy powiedzmy 80 miejsc pracy. To jest początek całego procesu zapełniania strefy w Krośnie. Mamy duże zainteresowanie. Ja nie chcę zbyt dużo mówić, bo potem jestem ciągnięty za język, że byli Włosi, co gdzie ci Włosi. Włosi się zastanawiają, jak każdy, kto ma wydać duże pieniądze, wydać 40 milionów złotych, to jak Państwo myślicie, jak wygląda proces przygotowania się do wydania tych pieniędzy? Po prostu trzeba dokładnie przemyśleć, to trzeba rozmawiać z bankami, to trzeba po prostu przygotować się do całego procesu. A nie sprzyja temu otoczenie. No, gospodarka światowa zwalnia, Polska też zwalnia, więc... Ale z drugiej strony są to właśnie dobre momenty do inwestowania. Ci, którzy mają pieniądze, to nie inwestują, kiedy jest bunt, tylko wtedy, kiedy jest kryzys. Jak my wygląda... tych inwestorów w tej chwili szukamy, my współpracujemy z Polską Agencją Informacji i Inwestycji Zagranicznych z Warszawy, mamy umowy o współpracy, współpracujemy tutaj z marszałkiem województwa, który też ma swoje centrum obsługi inwestora, współpracujemy z Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego, która również ma komórkę obsługującą potencjalnych inwestorów. No i przede wszystkim bywamy na targach inwestycyjnych w Europie. Te pobyty na targach są właśnie wspierane z programu operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej. I dzięki temu radni nie narzekają, że jakiś tam pracownik jedzie na targi, a to kosztuje tyle pieniędzy. Bo tych pieniędzy miasto de facto nie wydaje, bo są to dotacje, które przechodzą przez właśnie PAIS i nie przez miasto. Na wycieczki to zaraz. Jakby to nie było tych kontaktów z Lalegersek, no to czy byłby program mieszkaniowy dla młodych rodzin? Zadam tym pytanie tym malkontentom, którzy nie wiedzą, że na takich spotkaniach nie rozmawia się o pogodzie i o innych błahych sprawach, tylko zwykle gospodarze, czy to jesteśmy my gospodarzami, czy inni, w tym wypadku Węgrzy, pokazują to, co mają najlepszego. Chwalą się tymi sposobami gospodarzenia, które dobroci swoje chcą przekazać. Czy my to weźmiemy, to zależy od nas.
czy my to adaptujemy na nasze potrzeby, to też zależy od nas. Czyli jest więcej takich spraw. Kiedyś Pan mówił o przekazaniu, no chociażby z parkiem, była podobna sytuacja, ścieżka zdrowia. Czyli po to są miasta partnerskie? No nie tylko po to. W sferze na przykład wymiany młodzieży przecież jest partnerstwo z miastem Edewekt. Na szczeblu gmina Krosno, gmina Edewekt, no to szczerze powiedziawszy, no nie za często się widujemy z panią Petron Lausz, burmistrzynią tamtego miasta, ale młodzież na przykład ze szkół krośnieńskich, z młodzieżą z tamtych szkół, to się spotyka chyba raz w roku, co najmniej. Przyjeżdża autobus młodzieży albo tu, albo tam. Ale wiecie państwo, że młodzi to jak się porozumiewają, to już dzisiaj nie na migi, tylko właśnie w obcych językach. I też to jest kolejne jakby doświadczenie, to jest jakby kreowanie ich postrzegania rzeczywistości, Europy. No to jest jakby kształtowanie świadomości młodych ludzi. Od tego zależy przecież też podejście przyszłościowe do naszego miasta, czy do całego kraju. Jeśli będziemy się zamykać, będziemy ksenofobiczni, no to o czym mamy z kim, z naszym partnerem czy nie partnerem rozmawiać? No. O problemach wewnętrznych? Nikt nie chce rozmawiać o problemach wewnętrznych, bo to są problemy wewnętrzne. Każdy, kto jest otwarty, chce mówić o tym, że jest dobrze, że mamy sukcesy w takiej dziedzinie, w innej dziedzinie. I się tym chwalą. Jak my pytamy, no to powiedzcie, jak to zorganizowaliście. No to jak to są przyjaciele, to nam mówią, to było tak i tak i tak. Ale słuchaj, gdybyśmy sięgnęli do waszych doświadczeń, to pomoglibyście nam, no to pomoglibyśmy. No i na tym po prostu zasadza się cała sprawa współpracy. No, tak jak to zwykle między ludźmi, to nie trzeba krawatów, białych koszul i garniturów do tego, żeby współpracować. Potrzeba otwartości takiej międzyludzkiej. Ponieważ chciałbym, żeby Państwo też zadawali jakieś pytania. A jeszcze pytania. Skończę. Pan powiedział o basenach, wyjazdy o baseny termalne. No jeśli gospodarz zaprasza po całym dniu, muszę Państwu powiedzieć, że pobyty delegacyjne na wizytach w miastach partnerskich są po prostu od rana do wieczora na nogach. No to gdzieś w okolicy 20 już wszyscy są tak zmęczeni, że mówią, to my idziemy spać. Ja mówię, gdzie spać? Do basenu. No ale radni nasi, prawda, przemili zaraz mówią z opozycji, no to jak, pojechali się moczyć w basenem, nie powiem co moczyć. Tak jak już wspomniałem, chciałbym, żeby Państwo też zadawali jakieś pytania. Powiem tylko tyle, że ja sobie wstępnie ten plan według mojej wiedzy oczywiście oceniłem. Wychodzi na to, że ten plan jest zrealizowany prawie w 80%. A, 70, 70-80. Ja się pana pytam. Powiedziałem przed chwilą, obwodnica to nie jest kichnięcie, to nie jest podpisanie umowy o dofinansowaniu, tylko to jest cały proces inwestycyjny. Tak, który zakończy się w 2015. Ale zawsze może pan na następnych wyborach powiedzieć, no tak, już jest zaczęte, idzie robota. Na następną kadencję. Ale no powiedzmy, że będzie zrealizowany. Ja się pytam pana, jak będziecie tym tempem iść dalej, co pan będzie robił przez ostatni rok? Będę obsługiwał kontrolerów, bo muszę powiedzieć, że każdy projekt podlega drobiazgowym kontrolom i tych kontroli jest bardzo wiele, czasem kilka na raz. Do tego potrzeba naprawdę dobrego zespołu pracowników, odpowiedzialnych pracowników, którzy potrafią obronić projekt przed kontrolerami. A muszę powiedzieć o jeszcze dalej, bo stwierdzenie usterki w projekcie, czyli nałożenie korekty na beneficjenta, to nie jest tylko protokół, że tutaj jest źle, tylko to na przykład jest wyrażone w procentach, które odnoszą się do kwot, które trzeba oddać do marszałka albo do komisarza. Więc to są bardzo poważne kwestie, które się ciągną 5 lat po zakończeniu projektu, albo czasem dłużej.
Badań jest właśnie w zakładzie unieszkodliwiania odpadów, który jeszcze był robiony za pieniądze przed akcesją. Czy macie Państwo jakieś pytania do Pana Prezydenta? Wszystko zostało powiedziane. Nie sądzę. No, możemy pytać dalej. Edukacja. Nie będę już tutaj tego wszystkiego czytał. Ważna rzecz. Żłobki, nauczanie przedszkolne. Jak wygląda sytuacja w Kośle? Muszę powiedzieć, że tutaj jest jakaś zbieżność, można powiedzieć, by władze centralne zrozumiały, jak ważne jest. Ważne jest kształtowanie polityki prorodzinnej w skali kraju. Myśmy to znacznie wcześniej zauważyli i kiedy, jak Państwo wiecie, powtarzam to ciągle, jak mam. Dotacja do przedszkoli to jest dotacja tylko z budżetu miasta. Natomiast ustawowe rozwiązania, które są na szczeblu w Warszawie, sprawiły, że obowiązkowe pobyty 5-godzinne przedszkolaków w przedszkolu muszą być przez kogo zapłacone. Przez kogoś zapłacone. Jak Pan myśli, przez kogo? Przez rodziców. Nie, przez gminę. To jest ten sukces polityki prorodzinnej rządowej, prawda? Jest taka maniera spychania zadań centralnych na gminy bez przekazywania środków w postaci subwencji czy dotacji. I to jest coraz powszechniejsze. Coraz trudniej się pracuje w ten sposób, bo nagle wchodzi jakieś rozporządzenie czy akt prawny i inny, prawda, który niesie ze sobą skutki finansowe. Ja nie wiem, czy posłowie, jak to uchwalają, czy minister podpisuje, to wie, ile to będzie kosztować. My się dowiadujemy dopiero na końcu, że my to mamy zapłacić. To jest jak z tym obiadem. Słuchaj, ile że ja się śpieszę, bo mam autobus, a ty tu zapłać, nie? To jest taki przypadek, który jest coraz powszechniejszy w Polsce. Ja nie mówię, że to jest źle, natomiast nie, komfort Pana, jak Pana zostawiam z rachunkiem do zapłacenia, jest taki sobie, prawda? Ja bym chciał wiedzieć wcześniej, prawda, że ta ustawa, jak Pan Premier czy Pan Minister podpisze rozporządzenie, że to będzie mnie kosztować, ale tak wcześniej, dwa lata, rok wcześniej, przed budowaniem budżetu, to ja muszę sobie zaplanować, że nie będę robił chodnika w Polance, tylko i trzech innych w Suchodole, tylko będę musiał zapłacić za utrzymanie i pobyt 5-godzinny przedszkolaków w przedszkolach krośnieńskich. Ja się dowiaduję po, czy ja mam to zapłacić. Albo zmiana, prawda? 6-latki, to jest szaleństwo zupełne, zmiana w ogóle całej filozofii. Nagle szkoły są puste, a przedszkola pełne. No to jest kwestia polityki, nie? To jest kwestia polityki, jak się kształtuje. Nie można zmieniać co roku priorytetów. To powoduje ogromny bałagan w państwie. Jak byłem w Chinach, to mi powiedziano tak, słuchaj, w naszym dużym kraju obowiązuje plan 100-letni. Co 10 lat jest weryfikacja działań. Tak jak Pan czyta moje plany, to tam co 10 lat oceniają tychże przywódców, czy oni zrobili dobrze, znaczy oczywiście wcześniej konwencyjnie ich oceniają, jak coś tam zabąbią, to natychmiast jest zmiana. Ale to jest ocena, powiedzmy, dekadowa, prawda, po to, żeby sobie ustalić, czy my za 90 lat zrealizujemy ten plan 100-letni, czy to jest tylko taka fikcja zupełna. Otóż okazuje się, że to nie jest fikcja, bo oni mówią, no to dobra, to musimy podjąć strategiczne decyzje i na przykład zwiększyć ilość inżynierów, wysłać ich na najlepsze uczelnie w Stanach, w Anglii, w Niemczech, po to, żebyśmy wzmocnili cały sektor innowacyjny, nie? A w Polsce tym zmartwieniem zajmują się rodzice.
jak rodzic jest bogaty i stać go na wysłanie dziecka do Oxfordu, no to go wysyła. Nie? Jak nie, no to go wysyła do PWSZ. Proszę pan nie rozpędzał, bo zaraz posądzą pan o jakiś taki... Nie, tylko ja tylko chcę powiedzieć, że jeśli mamy skalę stuletnią, prawda, to nie jest to obarczone tym, czy będzie ten gość rządził, czy tamten gość. To nie ma znaczenia. Tylko to jest cel dla narodu, prawda? I z tym się identyfikują, chcą czy nie chcą. Jest to narzucone. U nas jak się zmienia opcja polityczna, to wszystko, co było robione wcześniej, jest B. Ale to są właśnie dodatkowe koszty, które potem powodują, że my idziemy raz w lewo, raz w prawo, zamiast iść cały czas prosto. Zapytam jeszcze o... Ja nie mówię, że idziemy źle, tylko po prostu tracimy czas. Tracimy energię, pieniądze, tracimy ludzi dobrze wykształconych, którzy tracą nadzieję, że mogą tutaj coś wspórać i oni są po prostu połykani przez łowców głów w najlepszych firmach w świecie. No to dzisiaj wielki problem nie jest. Zadzwonię, podam numer karty, już mam bilet, prawda, elektroniczny. Rano wsiadam w samolot, za 10 godzin jestem na drugim. A tam już na mnie czekają panowie, tu ma pan mieszkanie, tu ma miejsce pracy, proszę bardzo. To nie jest wielki problem, tylko dzisiaj jest problemem, jak wykształcić młodego człowieka i go utrzymać tutaj, żeby nie uciekał. Bo się wyludnimy i zostanie grupa starców takich jak ja na wózku i będziemy mieli opiekunów, nie wiem skąd, z Polski czy z zagranicy. Co my będziemy z Torunia. Zejdźmy troszkę na ziemię. Dlatego tak dużą wagę przykładamy do poziomu oświaty. Przecież to trzeba chyba powiedzieć. No bo przecież poziom nauczania w Krośni jest jednym z wyższych w Polsce, nie w województwie. My osiągamy średnie zdawalności z egzaminów testowych po ukończeniu gimnazjum, średnich. Gorzej jest w szkołach technicznych. Na poziomie naprawdę wysokim, zbliżonym do wskaźników, jakie osiągają wielkomiejskie ośrodki. Prosto z tego, co wiem, to jest cały czas na tym samym poziomie. Nie przybywa, nie ubywa uczniów, mimo że jest niższy. A dlaczego? Dlatego, że mamy wysoki poziom kształcenia i ludzie spoza Krosna przyjeżdżają. Tu się kształtują, nawet z Jasła tu przyjeżdżają. Jestem bardzo zadowolony z tego. Przyjeżdżam do Kopernika w Krośnie się uczyć. Z Jasła. A tu jest zadowolony pan, że z Jasła tak, przyjeżdżają? Tak, tak. Musisz zabrać Jasło? Nie, nie. Ja pracowałem 7 lat w Jaśle. Bardzo dobrze się mi współpracowało. I to przeczy w ogóle całym tym doktrynom, które to obowiązują. Ja już panu kiedyś mówiłem, że uważam, że to jest dobry produkt turystyczny. Taki animozy. Chciałem jeszcze zapytać o jedną rzecz. To jest nowy temat. Dworzec kolejowy. Miasto ma otrzymać ten budynek tam, nie wiem, za symboliczną złotówkę, czy za jakąś tam... Jakoś żeście się tam dogadali. Jak nie ma papieru, to jeszcze żeśmy się nie dogadali. A, czyli nie chce pan mówić o tym temat. No, dopóki nie ma dokumentów, to inaczej pana zapytam. Co by pan widział w tym miejscu? To jest, proszę pana, temat na inny wieczór. Znaczy ja wiem, że pan by tam najchętniej widział, nie wiem, szybką kolej i tak dalej. Nie wiem, wie pan. Na dworcach kolejowych różne rzeczy się dzieją. Galeria Sztuki. Ostatnio PKP za przyczyną środków Unii Europejskiej wyremontowało i Euro 2012 wyremontowało na głównych ciągach kolejowych dworcy w Przemyślu, w Rzeszowie, w Tarnowie, w Krakowie. I co się tam dzieje? W Nowym Sączu, chociaż to trochę tam gdzieś z roku, trasa kolejowa. I co się tam dzieje na tym dworcu? No fajnie jest, freski piękne, sztuka niebywała. No nic się nie dzieje. No więc potrzebny jest jak zwykle pomysł, burza mózgów, wykreowanie jakiegoś pomysłu, który ma sens w dłuższym czasie niż jeden rok, bo szkoda pieniędzy.
Oczywiście my musimy spełnić kryterium, które jest w ustawie komercjalizacji przedsiębiorstwa PKP, restrukturyzacji przedsiębiorstwa PKP, czyli w momencie, kiedy PKP przekazuje nieodpłatnie nieruchomość gminie, to musi być w tym obiekcie w całym, ale w części jakaś funkcja publiczna związana z transportem. Więc będziemy musieli wymyślić jakąś funkcję, prawda? No, poczekalnie dla podróżnych. No, bo już tak jest, jak jest. Poczekalnia przerobiona została na galerię mini galerię. Ściuchoma. Motoryzacyjne jakieś sklepy. No jest to złożony temat. Przede wszystkim no, trzeba ocenić, na ile ten obiekt, do czego on się nadaje. Jest wpisany do rejestru zabytków. Trzeba poznać oczekiwania konserwatora zabytków. A to jest do przewidzenia. No, jakie ma oczekiwania konserwator zabytków? A jeszcze jak jesteśmy przy dworcu, ostatnie pytanie. Czego miasto Krosno nie chciało wziąć sobie PKS-u? To znaczy, może lepiej byłoby teraz w PKS-ie. Minister skarbu powiedział tak. Albo się porozumie pan z starostą i obejmujecie udział w firmie, albo przekaże to staroście. Dlatego, że misja tego przedsiębiorstwa nie dotyczy komunikacji w samym mieście, tylko w regionie, w obszarze powiatu krosińskiego. Starosta nadzoruje właśnie powiat ziemski. Więc ja nie chciałem w taką konfigurację wchodzić, bo ja miałem trochę inne pomysły niż starosta. Poza tym było referendum w PKS-ie związkowe, w którym dostałem tylko jeden głos za, więc nie było sensu po prostu toczyć boju o nie wiem o co, o PKS. Czyli, a może to dlatego, że pan się po prostu nie dogada ze starostą? Nie, nie, wie pan, to nie o to chodzi, tylko ja mam bardzo poważne problemy, tematy, którymi się zajmuję codziennie. Jeszcze jeden problem, który w zasadzie nie jest mój, a starosty, ja miałbym rozwiązywać, prawda? Gdybyśmy byli 50-50%. Ale po co mi to, jak ja mam jeszcze MKS w Krośnie, z którym mam też mnóstwo problemów i wiadomo, jak wygląda dzisiaj frekwencja w komunikacji publicznej. Czy to w Krośnie, czy w Krakowie przybywa pojazdów, ubywa pasażerów. Chyba, że to są sytuacje tak jak w Krakowie, że do pewnych stref w mieście się nie dojedzie niczym innym, jak tramwajem i autobusem, albo rowerem. Póki co w Krośnie nie ma takich stref, że jest to strefa zamknięta, dopuszcza się tylko ruch komunikacji miejskiej, ale jest to w niedalekiej przyszłości. Widzę, że takie strefy pewnie będą musiały powstać, do których inaczej się nie dojedzie jak komunikacją miejską. Jest na przykład na Plac Konstytucji. No, chociażby ten. I parking pod klasztorem. Pod ogrodem klasztora. Mówi pan poważnie? Tak, jestem po rozmowie z prowincjami. No proszę. Na koniec może pan coś więcej powie. No ale są pieniądze, yes. Tam to nie będziemy rozmawiać przed kamerą. Ale akceptacja jest. Tak. Była. Nowe prowincje mogę. Muszą być odniesienia do tego. Dziękuję panu. W każdym razie jest to problem, z którym się miasto będzie musiało na pewno zmierzyć. Dziękuję panu za przybycie. Życzę panu, no nie wiem, czego mam panu życzyć? Zdrowia. Ale jest tu pan z powodu 10 lat, nie wiem, 100 lat mamy panu za to. Nie, to jest złe życzenie. Dziękuję panu bardzo.